Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. W ostatnich dniach poznaliśmy ostateczny projekt odbudowy pałacu, zburzonego przez Niemców w 1944 roku. Koncepcję odbudowy pałacu ogłoszono 12 października. Wraz z odbudową Pałacu Saskiego odbudowany zostanie również Pałac Brühla oraz kamienice przy ulicy Królewskiej. Najlepszy projekt odbudowy Pałacu Saskiego i pierwszą nagrodę zdobyła pracownia WXCA. Więcej w dalszej części materiału. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu murator+.pl pod tytułem Odbudowa Pałacu Saskiego coraz bliżej. Wiadomo, kto opracuje projekt. Jak Pałac Saski będzie wyglądał? Autorstwa pana Przemysława Zanko-Gulczyńskiego. Oraz artykuł na portalu whitemed.pl pod tytułem Znamy projekt odbudowy Pałacu Saskiego. Wykona go pracownia WXCA. Autorstwa pana Mateusza Markowskiego. Historię Pałacu Saskiego przedstawiłem Państwu w moich wcześniejszych materiałach na temat jego odbudowy. Dlatego dzisiaj nie będę powtarzał tych informacji, a linki do poprzednich vlogów umieszczę w opisie. Dodam tylko, że Pałac Saski powstał pod koniec XVII wieku. Przez setki lat zmieniał swoich właścicieli, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku był jednym z najważniejszych budynków w Warszawie. Niestety został on zburzony przez Niemców w 1944 roku. 11 listopada 2018 roku, podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego. W lipcu 2021 roku prezydent RP przekazał projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego do Sejmu. 12 października poznaliśmy projekt odbudowy Pałacu Saskiego. Jak donosi portal whitemed.pl, poznaliśmy wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W międzynarodowym konkursie udział wzięło 11 pracowni architektonicznych i konsorcjów. W drugim etapie 5 z nich przedstawiło swoje koncepcje architektoniczne. Zwycięzcą konkursu i laureatem pierwszej nagrody na najlepszy projekt uzyskała pracownia WXCA. W przypadku tego konkursu uczestnicy mieli trzymać się określonych wymogów, a wyglądały one w następujący sposób. Cytując za portalem murator+.pl, Pałac Saski i inne odbudowywane obiekty zostaną odtworzone w formie zewnętrznej z 31 sierpnia 1939 roku. W przypadku samego Pałacu Saskiego architektom narzucono kilka wymogów. Odtworzenie kształtu zewnętrznego budynku z 1939 roku, pozostawienie zachowanego fragmentu pałacu, czyli grobu nieznanego żołnierza, pozostawienie zachowanych piwnic budynku i wyeksponowanie ich dla zwiedzających, czytelne wizualne wyodrębnienie zachowanego fragmentu budynku, grobu nieznanego żołnierza od nowego obiektu. Jak będzie wyglądał nowy odbudowany Pałac Saski? Jak dowiadujemy się z portalu whitemed.pl, autorzy w miejscu dotychczasowych dziedzińców Pałacu Saskiego i kamienic przy ulicy Królewskiej zaproponowali atrakcyjne i reprezentacyjne wnętrza połączone ze sobą czytelnymi przejściami. W ten sposób odtworzyli budynki niedostępne niegdyś dla mieszkańców. Tak skonstruowane prześwity i dziedzińce stanowić będą przedłużenie przestrzeni, ulic i placów, co zapewni swobodę poruszania się w różnych kierunkach, pomiędzy budynkami, z kamienic do pałacu lub ogrodu Saskiego, z pałacu na plac Piłsudskiego. Dzięki temu dotychczasowe ciągi piesze pozostaną niezaburzone, a kubatura pałacu i kamienic nie będzie stanowić bariery urbanistycznej. Jak dalej informuje portal, w
ten sposób dziedzińce staną się sferami reprezentacyjnymi o współczesnej oprawie architektonicznej, co w pewnym stopniu nawiązuje do projektów przebudowy Pałacu Króla Bogdana Pniewskiego w klasycznych formie, ale w duchu swojej współczesności. Nadanie dziedzińcom publicznego charakteru pozwoli przy tym na płynne wiązanie przestrzeni wnętrza i zewnętrza. Dzięki temu Pałac Saski nie tylko zyska lepsze połączenie z Placem Piłsudskiego, ale także nową jakość miastotwórczą. Być może po raz pierwszy w historii będzie tak ściśle zintegrowany z miastem. Jak czytamy na portalu murator.pl, z kolei wnętrza pałacu zostaną dostosowane do współczesnych wymogów i nowych funkcji. Na zaprezentowanych wizualizacjach pokazano m.in. pomieszczenia wystawowe oraz salę koncertową, co powstanie w budynkach nowego Pałacu Saskiego. Wnętrza obiektu zostaną przystosowane do współczesnych wymogów, w tym wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W odtworzonym budynku mają znaleźć się m.in. ekspozycja Muzeum Narodowego w Warszawie, ekspozycja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ekspozycja Muzeum Historii Polski, ekspozycja Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, ekspozycja Biura Niepodległa, lokale gastronomiczne oraz pomieszczenia konferencyjne. Koszt odbudowy Pałacu Saskiego według wyliczeń z 2022 roku szacowany jest na 2,45 miliarda złotych, a planowany termin zakończenia odbudowy pałacu to 2030 rok. Obecnie trwają prace archeologiczne na terenie dawnych piwnic Pałacu Saskiego. Archeolodzy odnaleźli tam prawdziwe skarby przeszłości. W ramach tych badań archeolodzy odkryli mnóstwo przedmiotów w piwnicach pałacu, a były to medaliki, monety, ozdoby, naczynia, fragmenty elewacji zniszczonych budynków, łuski nabojów, fragmenty mundurów, tablice z inskrypcjami oraz fragmenty rzeźb stojących dawniej w ogrodzie Saskim. Piwnice Pałacu Saskiego dostępne są dla zwiedzających. Odbudowa Pałacu Saskiego budzi ogromne emocje. Po niedzielnych wyborach nie do końca wiadomo, kto będzie rządził przez najbliższą kadencję i komu prezydent Andrzej Duda nada prawo tworzenia nowego rządu. Jednak ktokolwiek by nie rządził, to odbudowa Pałacu Saskiego będzie prawie na pewno kontynuowana. Inaczej może wyglądać to z centralnym portem komunikacyjnym. Niedługo na kanale pojawi się materiał na temat CPK i co dalej z budową tego ogromnego portu przesiadkowego. A wy co sądzicie o odbudowie Pałacu Saskiego? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne filmy. Pozdrawiam i do usłyszenia.